Pani Ewo, jak pani sobie wyobraża ten cały tydzień bez Janka? No będzie ciężko. Już jak dowiedziałam się niedawno, że będzie zmiana partnerów, no już rozpaczałam. No ale myślę, że to tak jak w dobrym małżeństwie. Czasami jakaś zmiana jest mała, dość korzystna. Może tak być, może nie. Tego nie wiemy. A myślała pani, jakiego partnera mogą widzowie wybrać? No nie zastanawiałam się, bo to już nie jest, nie ode mnie zależne jest. No, nie mogłam tego przewidzieć. Czyli idzie pani na żywioł? No inaczej się nie da w tańcu. Oprócz tego, co trzeba się nauczyć, to też trzeba trochę tego żywiołu pokazać, myślę. Bo ja stawiam tutaj na godność osobistą w tym tańcu i na osobowość, a nie tyle na umiejętność, na perfekcję, chociaż dążę do niej.